Wiem, że chwila jest bardzo podniosła, ale myślę, że powinniśmy zejść z koturnów z uwagi na tą przestrzeń, która tutaj jest i troszeczkę udać się za szumem sukni podkasanej muzy, w której imieniu chcę zacytować w całości przemówienie bohatera radzieckiej bajki czy Buraszki tymi słowy. Budowaliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy. Oczywiście będziemy kontynuować te rozmowy już po tamtej stronie, ale że szturmem nie weźmiemy tej kokardy, ja bym prosiła pana rektora. Do kreseczki, proszę, pierwszy odcinek. Ciekawe, jak te nożyczki są ostre. Zobaczymy, to pani Kasi będziemy to... Tnie? Tnie. Tnie, ja już kawałeczek naciąłem, proszę. Dobrze. Ja nacinam drugi kawałek. Panie Mieczysławie, bardzo proszę. Do kreseczki. Postaram się. Do tej, o, tak. Proszę. Pani Agato. Praktyka zawodowa. Podwulany. I Iza Osia. No i teraz będziemy mogli wszyscy wejść. Otwarte. W październiku 2018 roku studenci podjęli temat, który w pewnym sensie narzuciłam pod hasłem Wyspa. Temat miał dotyczyć organizacji przestrzeni pomieszczenia M8, które zostało puste po okresie wypożyczenia go Liceum Plastycznemu. Jest to projekt badawczy. Zaczęło się od tematu dydaktycznego. Przez semestr zimowy, to był 2018-19, pracowali nad tym zadaniem pod moim okiem i mojej asystentki Jolanty Kwarciak-Osiak. Z tych zadań wyłoniliśmy 3, demokratycznie głosując, wewnętrznie, razem z tymi studentami, którzy projektowali. I te 3 zadania zostały zaprezentowane szerszej publiczności poprzez internet, konkretnie na Facebooku, i były głosowania, która z tych koncepcji studentom odpowiada. No i zdecydowanie wygrała koncepcja Izy Osiak. Chciałam jakoś podzielić tą przestrzeń. Ona jest bardzo duża, no i zależało nam na tym, żeby zostawić ją otwartą. Stąd właśnie nazywa się ta koncepcja Six Open, czyli 6 jakby otwartych przestrzeni, ale jednocześnie zamkniętych, czyli mamy tak naprawdę wytyczone małe wnętrza w jednym dużym wnętrzu. W kolejnym semestrze, już semestrze letnim, to zadanie zostało przeze mnie podzielone na sekcje i przydzielone zespołom studentów, którzy mieli pracować nad projektem realizacyjnym, czyli takim projektem wykonawczym. Studenci Politechniki Koszalińskiej studiują na różnych kierunkach, głównie na kierunkach praktycznych, i to jest bardzo ważne, aby w czasie studiów nie tylko czytać książki, ale również brać udział w takich zajęciach, gdzie można coś skonstruować, zrobić, podpatrzeć, zobaczyć. To się mówi, że to są zajęcia praktyczne. Strefy, które tu widzimy, i możemy je konkretnie nazwać, i studenci też je tak nazywają, one wyłoniły się właśnie z tych potrzeb studenckich. Czyli chodziło o to, że w jaki sposób taką konstrukcją stalową można zintegrować tak różne strefy. I tak jak tu widzimy strefę jadalnianą, czyli jest ten aneks kuchenny, stół, który też jest ruchomy, więc można zmieniać organizację tej przestrzeni. Mamy przestrzeń taką czystą do pracy z laptopem, mamy miejsce z tablicą do spotkań zespołowych i dyskusji, burzy mózgów. Tu za chwilę będzie rzutnik, bo mamy ekran. Studenci będą też mogli swoje prezentacje tu omawiać, więc mamy taką jakby salę kinową. Mamy miejsce do odpoczynku, które jest bardzo ważnym miejscem. Studenci już zaczęli testować i są bardzo zadowoleni z tych efektów. Jest jeszcze kącik do pracy tak zwanej brudnej, czyli makietowania, różnych innych działań, które studenci w czasie swoich studiów mogą podejmować. To wszystko pod oknem, to jest też przez pewną sekcję studentów przygotowane. Miejsce do przechowywania, to jest taki zestaw kontenerów,
też z różną funkcją, które są na kółkach, lekko dość chodzą. No one są dość ciężkie, ale rzeczywiście można je wysuwać. W tych kontenerach studenci mogą przechowywać plansze, materiały, które są potrzebne na zajęcia, by nie nosić ich, nie dźwigać cały czas. Zależy nam na tym, by ta przestrzeń też sprowokowała do różnych interakcji, do takich działań w aspekcie socjologicznym, a także kulturotwórczym. To chcemy zbadać, czyli teraz następuje faza testowania tego eksperymentu. Bardzo mi zależy na tym, bo studenci już pokochali, już się tu świetnie czują. Mam nadzieję, że to zaowocuje czymś interesującym, także my badania prowadzimy dalej.